Hej, cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony 352 i moi drodzy, witam was w nowym odcinku Zagrajmy w Gothic 2 Kroniki Mertany Archolos. Moi drodzy, dzisiaj od razu wam od samego początku powiem, że odcinek będzie nastawiony na kompletne ekspienie. Natomiast nie będę tego robić tak jak dotychczas. Od teraz momenty, gdy będę się biła z jakimiś mobami, będę po prostu wycinać, bo zajmuje to zbyt wiele czasu. Nie oszukujmy się, są stworzenia, które są silniejsze niż inne. I właśnie za dużo czasu nam to żre. Dzisiaj wychodzimy tutaj miejscem, gdzie siedzi Keeper. Czyli tutaj, gdzie mamy te znaki, że jest niebezpiecznie i tak dalej. Tutaj jest niebezpiecznie, ale są miejsca, gdzie niebezpiecznie nie jest. Póki mówię, to teraz jeszcze zostawimy sobie wycinanie tych potworów. A to młoda polna bestia. Ja sobie, wiecie, w ogóle zapomniałam, o matko. Kurna, bo ja sobie, wiecie, też zmieniłam ogólnie styl walki na Gothica 1. Z prostej przyczyny. Ała, dlatego, że po prostu jest mi wygodniej. Nie ma czego plądrować. Zważywszy na fakt, że po prostu walcząc jakby stylem z dwójki, nie mogę robić ruchów lewo-prawo, a tutaj mogę. Więc to jest na pewno plus. A moi drodzy, idziemy tutaj w okolice tych niebezpiecznych znaków z prostej przyczyny. Jest tutaj niebezpiecznie, ale nie do końca. Możemy tutaj znaleźć pancerz, który przydałby nam się bardzo na początek. Więc chciałabym to zrobić, bo jak widzieliście pewnie po ostatnich odcinkach... No mogę zebrać coś z ciebie? Dziękuję. Jak widzieliście pewnie po ostatnich odcinkach, trochę trudno nam się bije XP. Mamy też parę zadań, które nam zalegają w dzienniku. A na spokojnie moglibyśmy je wykonać. Natomiast zanim to zrobimy, to chciałabym mieć jednak lepszą broń. No bo wiadomo, taka brońka nam pomoże. Znaczy broń, jejku, pancerz. Oczywiście chodzi mi o pancerz. Czy tutaj coś rośnie? Stara kosa jest w tle, no niekoniecznie mnie interesuje. Nie ma czego plądrować. Dobra, tutaj trochę nam to zajmie, więc ja już spotkam się z wami przy tym pancerzu. Tutaj sobie wybiję te preriowe ścierwojady, tam są dalej polne bestie i spotkamy się już w jakimś tam nowym momencie. Okej, moi drodzy, jesteśmy już po pokonaniu tutaj dzików i innych stworzeń. Przed nami teraz jakieś czarne szczury, oczywiście nie walczyliśmy jeszcze z nimi. Natomiast również przed nami są te zwłoki, które zawierają w sobie nową zbroję dla nas. Tam są wargi, więc też musimy uważać, żeby się nie zapuścić. Mamy czarnego szczura. Nie wiem, czy on nie będzie mi przypadkowo przeszkadzał w zbadaniu tych zwłok. Chyba będzie. Natomiast jak widzicie, zebrałam tutaj zbroję. Tak, ten szczur jak najbardziej będzie mi robił problemy. Jak widzicie, to jest taki w miarę silny szczur. Także mam nadzieję, że ała, nie będzie problemów jakichś większych z jego pokonaniem. Dobra, ale może jakby się nie dała gryźć, co nie? Nie, może spróbujmy go trzymać na dystans. Albo do ściany właśnie przyprzeć. Raczej nie powinienem już tutaj wtedy nic zrobić. No, ale okej. Okay. 110 expa za takiego szczura. Z niego mamy 4 kawałki mięsa i skórę. Natomiast zebraliśmy nową zbroję. Zniszczony strój myśliwego. 15 przed obuchami, 15 przed ostrzami, 10 przed strzałami. Wygląda on tak. Będziemy teraz z niego sobie korzystać. I co? Moglibyśmy jeszcze tutaj wyklepać parę stworzeń. Myślę, że nikt by się nie obraził, jakbyśmy się rzucili na przykład na te młode szczury. Tych czarnych szczurów jest tutaj dosyć dużo. Natomiast no, exp z tego nie jest jakiś nie wiadomo jak trudny. A my w sumie zbliżamy się do kolejnego poziomu. Mam też 11 punktów nauki. Moglibyśmy w coś je zainwestować. Natomiast na razie w wojownika nie damy więcej broni jednoręcznej. Ewentualnie moglibyśmy spróbować dać w siłę. Lub trzymać sobie te punkty na przykład na alchemię, co też nie byłoby w sumie jakieś takie bardzo głupie.
Pozbędę się jeszcze tego małego szczurka. Może już przy Was tutaj, przy okazji sobie coś pogadam. I wybierzemy się też na te bursztynowe wybrzeże, bo chciałabym spróbować wyklepać jednak trochę jeszcze stworzeń. Czarny szczur, dobra, tam są dwa te szczury. Nie wiem, jak bardzo mogę się tutaj zapuścić. Dobra, są jednak trzy. I tam coś łaziło w oddali. Dobra, wiecie co? Jest ogólnie też ciemno. Ja powinnam włączyć dla Was pochodnie, a nie tutaj chodzić. O kurde, natomiast z pochodem się chodzi troszeczkę wolniej. Jak widzicie, no wybiłam tutaj stworzenia, które chodziły po tym terenie. Pójdziemy jeszcze zabić parę innych stworzeń, z którymi już się widzieliśmy. Natomiast nie były wcześniej dla mnie do zrobienia, że tak powiem. Natomiast najpierw pójdziemy się przespać. Wybijemy między innymi te całe błotniaki, ponieważ znalazłam na nie typowy sposób. Mówię, że typowy. Dlatego, że po prostu trzeba je zapędzić do wody i po prostu je wyklepać. To jest tak bardzo prymitywny sposób zabijania stworzeń w Gothicu. Natomiast, no, że tak powiem, działa. Jeszcze tutaj możemy sobie skorzystać, myślę, że z łowiska. Spróbujmy coś wyłowić. Dwie ryby, cztery, sześć. Sześć rybek złowiliśmy. Lepsze to niż nic w sumie. Moglibyśmy też sobie troszeczkę jeszcze pogotować ewentualnie, ale teraz najważniejsze jest to, żebyśmy poszli spać. Udamy się też na sam początek gry, dosłownie na to miejsce, gdzie zostaliśmy wyrzuceni. Już wiemy, że to się nazywa Wybrzeże Topielców i nie bez powodu, ponieważ tych topielców jest tam dużo. Dobra, zgaśmy sobie pochodnie, chodźmy spać do rana. I myślę, że spotkam się z Wami już na tamtym miejscu. Teraz robimy cięcie, a ja widzę się już z Wami przy miejscu, gdzie się przeteleportujemy na Wybrzeże Topielców. Ok, moi drodzy, jesteśmy już na Wybrzeżu Topielców. Dosłownie przed chwilą się przeteleportowałam. I będziemy sobie szli teraz w stronę początku naszej gry. Jest szansa, że tutaj jeszcze się mogły porespić jakieś stworzenia. No może niekoniecznie chrząszczyki. Ale myślę, że warto tutaj poobserwować ten teren. Idziemy w stronę rzeki. Nie wiem, czy dobrze poszłam teraz. Wydaje mi się, że raczej tak. Na drugiej stronie jeszcze też nie byliśmy i myślę, że chwilowo nie pójdziemy na nią. Wygłodniały topielec. No widzę, że jesteśmy raczej w dobrym miejscu. Też w ogóle w wodzie są ukryte różne rzeczy w tych właśnie zbiornikach wodnych i warto jest się temu przyglądać. Zrobię sobie może F5 przed tym topielcem. Moi drodzy, spotkamy się, jak wybiję te wszystkie topielce. Jak widzicie, tam są również gniazda do zniszczenia. Jeszcze dla Waszej informacji wykonujemy zadanie oczyścić brzeg od Kardena. Tak, mamy zniszczyć też również wszystkie jaja, a tutaj jak widzicie jaja są, więc wybiję sobie wszystkie te topielce i spotkamy się już przy niszczeniu jaj. Ok, moi drodzy, jesteśmy już tutaj przy tych jajach, oczywiście i gniazdach. Po prostu je rozdeptujemy. Jak widzicie, za każde takie gniazdo będziemy mieli tyle expa. To nie są jeszcze wszystkie topielce, ponieważ z tego co zauważyłam, są one jeszcze w tym miejscu, gdzie zaczynaliśmy grę. Natomiast przejdziemy się tutaj tym po prostu wybrzeżem, tą plażą i powinniśmy wreszcie trafić na więcej tego. Tak mi się przynajmniej wydaje. Tutaj jest tego właśnie troszeczkę też, więc warto się tutaj rozejrzeć. Widzę, że tutaj też jakieś towary nawet zostały. Jakieś winko mi się tutaj zaznaczało. No, tylko gdzie to wino leży? Nie wiem, teraz mi się nagle zaznacza tylko ryba. Jak widzicie, tam są te morskie topielce. Bardzo ich nie lubię. O, tu jest winko, dobra. I zobaczmy, co jest tutaj, po tej stronie. Tam jest też łowisko, z tego co widzę. Okej, tutaj jest więcej topielcy, więc spotkamy się standardowo, jak się już ich pozbędę. Kolejne gniazdo przed nami. Niszczymy je i idziemy dalej przed siebie. Tutaj jest jeszcze szansa, że może coś znajdziemy. Oprócz jakichś towarów. Może jakieś jeszcze gniazdo? Nie wiem. Mamy jakąś pochodnię. Wino.
sporo ekspa nam tutaj wpadnie. Coś czuję za to zadanie. Możemy też skoczyć tam do łowiska. Natomiast te morskie dziadostwa są okropne. Nie lubię ich bardzo. Przepłyniemy się, nie będziemy szli tamtędy, tylko tutaj wzdłuż linii, brzegu. I cóż, jeżeli napotkam na jakieś kolejne topielce oczywiście, które będą nam przeszkadzać w zniszczeniu, bo z tego co mi się wydaje zostało nam teraz już ostatnie gniazdo, tam nie mogłam wpłynąć. Zostało nam prawdopodobnie ostatnie gniazdo, ewentualnie dwa ostatnie, bo nie wiem ile będzie tych tutaj przy tej linii brzegowej. Natomiast wydaje mi się, że to nam powinno zakończyć zadanie. Będziemy na tej plaży, gdzie oczywiście rozpoczynaliśmy grę. Ciekawi mnie, czy tutaj też można coś znaleźć, na przykład w tej wodzie, czy tak niezbyt. W sumie mogłabym wyciągnąć telekinezę. Nie, widzę, że tutaj akurat niczego nie ma. Ewentualnie trochę mułowego mirtu. Dobra, moi drodzy, widzę kolejne topielce, widzę gniazdo, więc nawet dwa. Także spotykamy się standardowo, jak wyklepię sobie te stwory. Okej, moi drodzy, obawiam się, że nie będziemy w stanie wyczyścić całej tej linii brzegowej, dlatego że zalęgły się tutaj potwory pokroju tego morskiego jednego topielca i niestety zwykłego, a one są na tyle silne, że nie jestem w stanie się ich pozbyć. Więc najlogiczniejszą opcją byłoby najprawdopodobniej szybko podbiec i spróbować te gniazda zniszczyć im pod nosem. Natomiast wątpię, że nam się to uda. Prędzej się striggerują. No właśnie. Raczej nie ma opcji, że to nam wyjdzie. Dokładnie. Więc moi drodzy, zostawimy na razie to zadanie z oczyszczeniem brzegu. Będziemy mieli na uwadze to, że tutaj są te dwa silniejsze topielce. Próbowałam zaciągnąć je do wody, natomiast szelf jest na tyle duży, że one są w stanie zadawać mi obrażenia mimo wejścia do wody. Musiałyby pływać, a to już nie jest takie proste zadanie. Więc myślę, że będziemy wracać stąd. Przynajmniej troszeczkę udało nam się poekspić na tych zwykłych topielcach, także chwilowo tak zostanie. Teraz, moi drodzy, wrócę się tym teleportem z powrotem. Wydaje mi się, że nic już tutaj na nas nie czeka, więc po prostu przeteleportujemy się do Silbach i pójdziemy na te całe błotniaki, pozbyć się ich. I no, mam nadzieję, że z tego będzie też również sporo expa. Także słyszymy się już za chwilę. Jesteśmy, moi drodzy, już w Silbach. Dosłownie przed chwilą tutaj przybyłam. Idziemy w takim razie w stronę tych błotników. Już nie będę wam tego wycinać. Jesteśmy praktycznie obok tam, nich. To jeszcze jedno o z kurde! Tych stworzeń. Co to za wilki się tutaj porespiły mi? Jest tam. Dostanę chociaż trochę expa z was? Jeszcze jeden marszyby. Dobra, dam się troszeczkę pobić. Nie jesteś wcale taki. Dobra, dobra. Chłopie, bo ja bym sobie chciała to zebrać. I co? I pójdziemy, myślę, że no niby dołem powinniśmy iść, natomiast z górą wcale też nie byłoby źle. Zobaczmy, co tutaj może się zrespiło w tym lesie, może coś po drodze się wydarzyło. Sama nie wiem. Okaże się w trakcie, kiedy będziemy szli. I mam nadzieję, że uda nam się zdobyć to, co potrzebujemy, moi drodzy. To znaczy, że te błotniki uda się pokonać. Byłoby naprawdę super, gdyby nam się to udało. Więc skręcimy sobie tutaj. Tak jak mówiłam, one są na tyle głupie, że one po prostu wejdą za nami do wody. Więc no. Ogólnie właśnie szukałam jakichś taktyk na internecie na te potwory i okazuje się, że najlepszą taktyką jest to, żeby je zwabić do wody. Idziesz za mną? Chyba idziesz. Jak najbardziej. Jak widzicie, one tak po prostu postanawiają sobie nagle wejść do wody. I jak widzicie, one sobie ładnie teraz będą pływać. A my będziemy mieli szansę na to, żeby je pokonać. One są... Wiecie, to też jest na tyle proste, że je znajdziemy zawsze przy jakichś wodnych zbiornikach. I to jest na tyle właśnie przyjemne, no nie? Dobra, tu jeszcze jakaś roślinka i sprawdźmy pierwszy zbiornik wodny. Jak widzicie, leży tam skórzany mieszek, srebrny talerz, więc od razu sobie to pozbieram już przy was, nie będę tego wycinać. Oczywiście pozbieranie tego nie będzie stanowiło problemów. Ten mułowy mirt tak samo możemy sobie zebrać.
Złoty świecznik już też mi zebrało. Skórzany mieszek. I jeszcze srebrny talerz. I jeszcze trochę mułowego mirtu. I teraz weźmiemy sobie kolejne nasze kochane stworki do wody. Nawet możemy w sumie dwa wyciągnąć. Chociaż widzę, że one pojedynczo raczej do mnie przyjdą. Nie, widzę, że razem postanowiły się wykąpać. Także pozwólmy im wejść na spokojnie do wody. Z tego, co mi się wydaje, z jaszczurką bylibyśmy w stanie sobie poradzić, natomiast nie chcę z nią jakoś bardzo, wiecie... jak to się mówi, no przesadzać, co nie? W sensie... Okej. Okay. Nasze kochane błotniaczki za nami poszły do wody, tylko może dajmy tamtemu wejść, super. Żeby mu nie przyszło do głowy wyjście. Najpierw tego bliżej brzegu weźmiemy sobie, pokonamy. I teraz ciebie. Jak widzicie, nurt rzeki je troszeczkę zrzucił w stronę wody. Porwał je. Ale to też żaden problem, możemy sobie z nich wszystko pozbierać. Też na luzie, w miarę szybko. Tak, to prawda, Marvin, już tutaj niczego nie ma. Okej, okay, widzę, że nawet ta jaszczurka postanowiła się nam zainteresować, także może skorzystajmy z sytuacji, że ona ma ochotę wejść do wody. Cześć. Trochę dziwnie postąpiłaś. Tylko nie wyjdź mi za bardzo. No, tylko nie chciałabym pływać. Ona ma pływać, nie ja. No, trochę mnie... Mogę? Dobra, musimy ją troszeczkę wymanewrować, bo widzę, że przesadziła trochę. Tylko nie wychodź. Najlepiej będzie tymi ciosami pojedynczymi, bo jak widzicie, wtedy jest większa szansa na wyjście kryta. 120 expo za taką jaszczurkę. I mamy z niej pazury oraz skórę. Super. Tam było też łowisko, zapomniałam sobie z niego skorzystać, natomiast zaraz tam wrócimy. Aha, bo tam jest jeszcze jedna jaszczurka, no dobrze. My skorzystamy na razie z tego łowiska. Będziemy... O proszę, aż dwie grube ryby wyłowiliśmy. Skoczę od razu też na drugą stronę. I tak, skoczymy jeszcze do jednego lasku, gdzie sobie powybijam z wami potworki. Już tam się kręciliśmy w okolicy. Tam były te leśne bestie, natomiast ja nie chciałam wcześniej ich wybijać i chyba to jest logiczne. Natomiast teraz wydaje mi się, że będziemy mogli to robić. Może niekoniecznie te leśne bestie, ale tam też jest sporo potworów takich na nasz poziom. To znaczy dziki tam są, krwiopijce. Tak, i w ogóle chciałam zobaczyć, jak my stoimy z tym wszystkim. Jakieś mieszki. Mam mały kołczan, to się może przydać. Dwa mieszki skórzane. To też się może przydać. I mamy trzy otwierane muszelki też. Mamy perłę kolejną. Akwamaryn. Nic tu nie ma. I niestety w jednej nic nie ma. I teraz jeszcze mnie interesuje te grube ryby. Gdzie wy jesteście? Gruba ryba. Kurde, tyle mamy tego syfu. One powinny być gdzieś tutaj. Węgiel, drewno do wyrobu broni. Kurczę, gdzie te ryby są? Monety, klucz do kaplicy, pazury, wędka mamy. Bardzo gruba ryba. W jednej stara moneta, a w drugiej dwie bryłki złota. W porządku. I jak widzicie, tutaj mamy już sprawę też załatwioną w całości. Dwa łowiska za nami, błotniaki pokonane. Przejdziemy się też jeszcze w inne miejsce dzisiaj. Tego topielca może sobie zostawię, pozwólcie. Nie chcę mi się z nim bić, tak szczerze mówiąc, bo zajmie mi to miliony lat. Natomiast chciałabym iść na ten las właśnie po drugiej stronie. Widzę, że ten topielec się łatwo coś na mnie triggeruje, nie podoba mi się to. No, jak już z wami tutaj jestem, to zostanę tutaj z wami. To znaczy, przejdziemy sobie tutaj razem i sprawdzimy sobie okolice. Tutaj jest jaskinia.
Tam są właśnie krwiopijce, dziki. Do tej jaskini nie będziemy wchodzić. Tutaj ta okolica jest dosyć niebezpieczna. Przyznam wam się, robiłam poza nagraniem sobie jakieś tam rozeznanie, gdzie moglibyśmy pójść. I tutaj do jaskini nie wejdziemy, natomiast tutaj leżą zwłoki. Mamy mezurkę, wywar z niebieskiego bzu, złoto i porażenie. Tam dziki się zaczęły na mnie już triggerować z góry, także skoro chcą wejść w gips, to zaraz będą gips miały. Natomiast zaczniemy od tych krwiopijców i ja sobie wytłukę tutaj całą okolicę. Jest tutaj w okolicy również cieniostwór, natomiast jego nie będę dotykać, jak się domyślacie. Zajmę się tymi dzikami, krwiopijce już leżą, zaraz się spotkamy. Ok, moi drodzy, ostatni wilk już padł. Jak widzicie, tutaj jest właśnie ten cieniostwór. Jego nie będziemy dotykać i tutaj zaraz już są te leśne bestie. Są też tutaj szkielety, więc również je zostawiamy w spokoju. Nie udało mi się dalej dobić kolejnego poziomu, natomiast nie przejmujemy się tym. Wracamy teraz, moi drodzy, do Silbach i wyjdziemy sobie tak, jakbyśmy szli w stronę miasta. Także zaraz się już spotkamy. Ok, moi drodzy, jesteśmy już po tej drugiej stronie, idziemy w stronę miasta, zaraz zmienimy Kardena. Moglibyśmy mu sprzedać parę skórek, ale jeszcze z tym poczekam, ponieważ to nie są jedyne potwory, które dzisiaj pokonamy. Zaraz będziemy obok Terego, natomiast jak pamiętacie, tutaj również są te całe błotniki. Postaramy się je pokonać, one nam na spokojnie wejdą do wody. Tutaj jest jeden i dwa są tam na ścieżce. Trochę mi zajmie przeprowadzenie ich pod zbiornik wodny, natomiast z tym na przykład nie będzie żadnych kłopotów. Jak widzicie, w tej wodzie również coś jest. Amulet mocnych kości, bryłka złota, mułowy mirt, skórzany mieszek. Już za chwilę sobie wskoczymy tutaj i pozbieramy to, co nasze. Na przykład taki mułowy mirt. Sobie możemy sobie nawet wypłynąć i pozbierać te rzeczy. Ten błotnik, błotnik, on sam do nas przyjdzie, więc może nie będę go pospieszać. Natomiast nie chciałabym wypłynąć prosto na niego. Cześć. I tutaj jeszcze mieliśmy skórzany mieszek gdzieś po tej stronie. Mułowy mirt. I skórzany mieszek dosłownie obok. Wyjdziemy teraz na brzeg, pokonamy sobie tego błotniaka. Tylko nie schodząc. Ok, bo widzę, że on zaczął mnie atakować. Czy ty się utopiłeś? Ok, pływasz pode mną, ok. Gratuluję ci. Niczego tu nie. A nie, on widzę, że mi się zbagował, w sensie utopił mi się. No, szkoda, stracimy z niego punkty doświadczenia, natomiast nie chcę się już wczytywać. Tutaj jeszcze jakaś esencja. To tylko 100 expa, nie boli nas aż tak bardzo. Tam polna jagoda, jeszcze mułowy mirt, dobra, tam tak niepotrzebne. Chodźmy te błotniaki tutaj do siebie przytulić. Cześć, chodź do mnie. Zanim on do nas dobiegnie, to trochę czasu minie, także ja sobie tutaj pochodzę jeszcze, popatrzę. On sam do nas przytupta, wejdzie nam do wody, tylko tym razem się zapisze, żeby nam się nie utopił czy coś. I mam nadzieję, że będzie fajnie. To wiecie co, ja sobie je wyklepię i się zaraz spotkamy. Ok, moi drodzy, ostatni z błotniaków już leży plackiem. Natomiast jego zwłoki gdzieś mi odpłynęły, chyba... Dokładnie, chyba to były te. Ogólnie, moi drodzy, muszę wam powiedzieć, pochwalić się tym, że no... Jak niektórzy pewnie z was wiedzą, nagrywam to już na nowym mikrofonie, prawda? Te wszystkie odcinki, które teraz się pojawiają. I muszę bardzo pochwalić twórców Novoxa NCX za to, że jest przycisk do wyciszania i po prostu fajnie to ułatwia obróbkę dźwięku później. Ja z tego wcześniej nie korzystałam i bardzo żałuję tak w sumie, bo całkiem to jest fajna sprawa jednak mimo wszystko. Jest na pewno później prościej, bo właśnie tak jak ja teraz, wiecie, ekspię sobie, przycinam wam materiał, będę miała troszeczkę roboty przy montowaniu, ale w sumie to dobrze. Brakuje mi właśnie tego, żeby przy montowaniu spędzić trochę więcej czasu, bo tak naprawdę to ja spędzam może parę minut dziennie na zmontowaniu jednego filmu. Aha, tutaj widzę, że są te paskudne krwiopijce zrzeczne. Zapomniałam sobie o tym, że one tutaj siedzą. Znaczy wiadomo, my tutaj nie byliśmy, ale tak jak mówię,
Ja poza odcinkiem robiłam sobie rekonesans, a są tutaj aż 3. Jak wiemy, potrafią być nawet śmiertelne. W końcu to one ugryzły naszego brata. No, ja bym nie chciała mieć z nią nic do czynienia raczej. Jak widzicie, też ciężko je cholernie trafić. Nie chciałabym jednak, żeby mnie diabła. Chociaż widzę, że jak mi wejdzie kryt, to jest całkiem fajnie. Chyba mnie ugryzła. Natomiast mamy z niej żądło, 100 punktów doświadczenia i aż wbiliśmy nowy poziom z wrażenia. My, mi się wydaje, idziemy teraz w stronę... Moment, mapę chciałam. Idziemy w stronę Winnicy Valerio, tak bym powiedziała. Jest w tamtą stronę właśnie, gdzie my zmierzamy. Także tutaj poznamy sobie też nowy teren przy okazji. Poekspimy na nowym terytorium. Moi drodzy, ja się już z wami spotkam, kiedy wybiję sobie te ścierwojady, te krwiopijce rzeczne. Tego jednego wybijam z wami, żeby pogadać. I tam jest prawdopodobnie też Winnica Valerio. Także zaraz się spotkamy i obadamy sobie później razem te tereny, to miejsce. Ok, moi drodzy, ścierwojad padł pod moimi ciosami. A my możemy wyciągnąć, myślę, że telekinezę i popatrzeć, co tutaj możemy znaleźć. Rzeczny mir, ciemne grzyby. Myślę, że większość to takie roślinki, natomiast wydaje mi się, że tutaj może być jakieś przejście tą rzeką. Może też w tej rzece się coś znajduje, na przykład. W rzece, w tym wodospadzie bardziej powinnam chyba powiedzieć. No cóż, tak mi się wydaje przynajmniej. Nie wiem, pochodzimy sobie tutaj, popatrzymy, co tutaj można znaleźć. Ała, coś mnie tutaj gryzie, a to olbrzymi szczur. W takim miejscu? Kurde, nawet go nie zauważyłam. Tutaj mamy przyzwanie wilka. I coś jeszcze, czy tylko tyle? Mamy czar, chyba, albo runę. Nie zwróciłam nawet uwagi. Runa przyzwanie wilka będzie na handel. No bo nie gramy magią, więc w sumie te runy są nam niepotrzebne. Co prawda większość z nich jest na pierwszy krąg, ale ja też, jak pamiętacie, sprzedałam te wszystkie runy. I w ogóle książki, które nas uczą pierwszego kręgu, też ich pozbyłam. Tutaj może coś w tym wodospadzie, na górze. Tu jest rzeczny mirt, ale już się nie będę z nim, wiecie, patyczkować. Tutaj jeszcze widzę, że możemy przejść i mamy tutaj jakąś chatę. Być może ktoś tutaj mieszka. Mamy też topielca. Czy to jest ten zwykły topielec? Oj, jak najbardziej. Trochę mi zajmie wyklepanie go. A tutaj będzie zdecydowanie wygodniej niż na tamtym brzegu, bo tam to było bardzo mało miejsca. Także może ja spróbuję pozbyć się tego topielca i zaraz się spotkamy. Ok, moi drodzy, tak widzę, że na połowie skilla dosłownie, nie wiem ile mam HP. Zostało mi 5 HP, moi drodzy. Polecam serdecznie. Także no, mam nadzieję, że... sami wiecie, że no jednak się opłaciło, nie? Tego topielca się pozbyć. Dobra, czy tutaj coś jest ciekawego? Jak już nagrywam teraz z powrotem, to myślę, że warto tutaj pozbierać wszystko razem. Ogólnie ja już sobie nagrywam godziny, nie wiem ile wy będziecie widzieć z tego materiału już na aktualny moment. No u mnie jest prawie godzina nagrywki, podejrzewam, że u was będzie... O, ile pełnych bestii! Podejrzewam, że u was będzie dużo, dużo mniej. Tu jest jakaś chatka, chatka puchatka, pochodnia, strzały, trochę złota. No, tylko... O Jezus. Chyba się właśnie zaklinowałam, nie? Okej. Chyba wyszłam z tej szafki. Holender. Wiecie co? Może na tych beczkach będzie mi łatwiej zebrać. Dobra, zostawmy to złoto. Niby mam tą telekinezę, ale wiadomo, nie chcę jej marnować. Gorzej, jeżeli na przykład tego mieszka... Okej, jego akurat podniosę. Mamy też jakiś prosty nóż w porządku. Czy coś jeszcze tutaj leży? Magiczna... wiedza magiczna, krąg drugi, tom trzeci. Okej. To będzie na handel również. Skręt bagiennego ziela. Mogę tą książkę? Dziękuję. I mamy jakiś kuferek. Prawo, prawo, lewo, prawo. Prosty kuferek. Dwie butelki wody, mezurka, pochodnie, trochę złota. Naprawdę fajnie.
I co? I myślę, że wybiję sobie te polne bestie i też zobaczymy za chwilę, czy czegoś nie pilnowały. Okej. Kolejne potworki już padają, już nie żyją. Piąteczka, niebieski bez. Czy to jest wszystko naprawdę, co tutaj znajdę w tym miejscu? Słyszę jakiegoś szczura. A czy mój łuk coś mi pokaże? Czy coś tu jeszcze żyje? Chyba niezbyt. Natomiast warto się chyba rozejrzeć. Zaraz pójdziemy w stronę winnicy Valerio. Tylko sobie sprawdzę, czy tutaj czegoś nie ma. Jest na przykład korzeń leczniczy. Ogólnie jak widzicie, jesteśmy przy wiosce, przy wsi. Co jest w ogóle interesujące dosyć. Ziele lecznicze jeszcze tutaj. No i to sporo tego ziółka. Szkoda, że telekineza też nam nie pokazuje z jednej strony wrogów, no nie? Bo byśmy wtedy co nieco widzieli. Ogniste ziele, ale one chyba już tam gdzieś dalej. Nie wiem, czy dojdę do niego. Aha, okej, tutaj jest. Wiecie co, nie wiem, czy jak zejdę, to czy sobie krzywdę nie zrobię. Także zapiszemy się, zanim zejdziemy. Kurde, ja wiem, bo tutaj byli jacyś ludzie, pamiętacie? To ja na szybko tutaj zejdę. Może uda mi się namierzyć tego kogoś, kto mnie tutaj ostatnio zastrzelił. A to żaboludzie siedzą. Co prawda nie zadały mi aż tak dużo obrażeń. Możemy się im przyjrzeć z bliska. Wyglądają trochę jak ogry. Okej, czyli już wiem, co mnie zaatakowało, ale niepokojące jest to, że żaboludzie są tak blisko wioski. Co prawda one lubią tereny wodne, z tego co wiemy, z opowiadań od jakichś tam chłopów czy coś. Natomiast no trochę przesada. Trochę jednak przesada, nie? Dobra, mam godzinę nagrywki na ten materiał. No aktualnie nie działo się nic, zwiedzamy nowe tereny. Natomiast no tak jak wspomniałam, przejdziemy się do Valerio, do jego winnicy. Bo dlaczego by nie? Mieliśmy pomóc Albynowi, natomiast no mi zależy na tym, żeby expić, żeby zwiedzać, żeby poznawać świat. To bursztynowe wybrzeże bardzo mnie kusi, natomiast tam są jeszcze potwory, z którymi nie damy sobie aż tak łatwo rady. Jeżeli chodzi o broń jednoręczną, to chwilowo nie ma opcji, że się czegokolwiek nauczymy, z tego co wiem. No bo nie mamy na razie żadnego nowego nauczyciela, Paulus już nas nie nauczy aktualnie niczego. Co najwyżej możemy się czegoś dowiedzieć, może od Stone'a odnośnie siły i będę próbowała się siły dalej uczyć. Natomiast to dopiero jak wrócimy do Silbach. W teorii wiecie, byliśmy teraz praktycznie pod samym Silbach, ale ta winnica Valerio mnie interesuje. Może gdzieś tutaj jest jakiś teleport, który pozwoli nam być bliżej. Co prawda wydaje mi się, że teleporty są rozsiane na tyle, że nie są aż tak gęste. Chociaż sobie mamy teleport w Silbach i na Wybrzeżu Topielców, no to jest w miarę blisko siebie. Natomiast wydaje mi się, że nie jest to aż tak prosta sprawa, żeby takie teleporty były jeden obok drugiego. Szczególnie, że widzicie, pod samym miastem jakiegoś teleportu też zbytnio nie ma. Tu jakaś polna bestia jeszcze. Chodź, chodź. To to młoda polna bestia. W sumie widziałam ją z oddali tutaj, na tym polu. A my widzę, że jesteśmy przy winnicy. I jak to wygląda na mapie? Jesteśmy tutaj przy siódemce i widzę, że jesteśmy blisko w sumie klasztoru i kopalni królewskiej. W sumie moglibyśmy sobie tutaj trochę pochodzić, poszperać, coś popatrzeć, porobić, nie? Nie musimy iść od razu do miasta, i tak potrzebujemy zdobyć przepustkę. W mieście są właśnie zadania takie stricte miastowe, czyli raczej nie będziemy z niego wychodzić, jak już do niego wejdziemy. A tak naprawdę, gdzie nam się spieszy? Ważne jest, żeby właśnie zwiedzać ten świat, żeby patrzeć na wszystko. Właśnie expić, próbować rozwijać sobie postać, a nóż widelec, może znajdziemy tutaj kogoś. Do miasta i do klasztoru magów wody. Kto nas czegoś nauczy? No wiecie, może i to jest winnica. Ale może zatrzymał się tutaj ktoś, kto będzie w stanie nam coś pokazać. Jakieś nowe umiejętności czy coś takiego. Tutaj jak widzicie jakieś kretoszczury po drodze. No idealne miejsce na to, żeby sobie troszeczkę poexpić. Skoro jesteśmy na nowym terenie, tak stricte nowym, to może nie będę tutaj wycinać akurat tej bitwy z kretoszczurem. Dobra, widzę też, że ta zbroja nam pomaga dosyć solidnie. Ten kretoszczur już mnie nie bije tak, jak mnie bił ostatnio.
O, i teraz możemy z nich wydobywać łój, oczywiście, bo się tego nauczyliśmy. I tego łoju jest całkiem dużo. Tutaj widzę też, że mamy jakiś skrót, jakieś takie przejście skrótowe. Tutaj jakieś ścierwojady. Sporo tych ścierwojadów. Nawet w sumie mogą się na mnie dwa rzucić, nie przeszkadza mi to. No właśnie. Pięknie. Szkoda, że ze ścierwojadów nie da się wydobywać tego, piórek żadnych. I co mi mówi telekineza? Czy coś tutaj jest, oprócz jakiegoś rdestu polnego? Okej, tam na dole byliśmy. Widzę, że tutaj te ścieżki są dosyć kręte i jedna z drugą się łączy, także może i wyspa jest duża, natomiast jesteśmy w stanie się tutaj aż tak jakoś bardzo nie zgubić. Szczególnie, że tutaj też jest w miarę jakiś bezpieczny teren. Ognista pokrzywa. Myślałam, że to coś fajniejszego. A czy tutaj jakby zejść, to coś znajdę dla siebie, czy nie za bardzo? Wiecie, takie skrytki są dosyć fajne. Tam jest oczywiście dom Bodowina. Wow, naprawdę. Zwiedzanie tutaj mapy jest naprawdę fajne i pokrzepiające. Tutaj jakieś polne bestie, leśne ścierwojady. Gdzie my teraz jesteśmy? Do winnicy Valerio i do miasta. Widać stąd też miasto, zacznijmy od tego, także raczej jesteśmy w miarę w okolicy blisko. Tak, idziemy tak jak tą ścieżką. Myśliśmy tam jakby dołem, a teraz idziemy trochę górą. Też do tej jaskini bym wróciła, gdzie były te wilki. Teraz już myślę, że na spokojnie bylibyśmy w stanie je wyklepać sobie. Natomiast przejdziemy się może tędy. I chyba właśnie trafiłam do tych wilków, wiecie? Tak to wygląda, że to jest ta ścieżka. Jeżeli tak, to naprawdę ładne koło zatoczyliśmy. Naprawdę bardzo fajnie, bo teraz będziemy mieli zarysowany obszar. Widzę, że te wilki jakimś cudem poznikały chyba. Albo nagle mi się zrespią na twarzy. Cholera wie w sumie. A gdzie mój kryt? No właśnie, taki prosty wilk, a kryta nie było. Tak, no moi drodzy, byliśmy tutaj oczywiście. Już teraz będzie tylko formalnością to, będziemy się wracać. Jak najbardziej. Tam zostawiłam jeszcze żyłę, ale chciałam też może z tymi czarnymi goblinami się spróbować tam na dole. Chociaż z drugiej strony przydałoby się trochę siły. Tak się zastanawiam. Nie znaleźliśmy żadnego nowego nauczyciela. Żadnej teleportacji tutaj nigdzie. Chyba, że gdzieś koło Valerio właśnie może być teleport jakiś. W sumie nie wiem. Ale fajnie, że wszystkie drogi się łączą. To naprawdę pokrzepiające. Podobno też w mieście będziemy mogli wymienić bryłki złota na ten... Jak to się nazywa? Na monety. Tutaj szczow królewski rośnie z tego co widzę. Cześć polna bestio. Ale wiecie co, naprawdę expa będzie tutaj co niemiara. Nie ma czego plądrować. Wiecie też, dlaczego tak mnie interesowało to bursztynowe wybrzeże? Bo ja się ogólnie dowiedziałam od mojego znajomego właśnie, że tam możemy kupić pancerz w okolicy tego bursztynowego wybrzeża. I podobno ten pancerz jest przeOP. Podobno jemu wystarczył na dobre parę rozdziałów gry. Więc musi być naprawdę dobry. Te ścierwojady, bo chciała powybijać. Może nawet uzbieram te jaja dla Bastiana. W sumie też z tego powinniśmy dostać trochę hajsu. Aktualnie to w ogóle jak sprzedamy to, co znalazłam, to będziemy mieli tego dużo. Wybaczcie, że teraz nie wycinam tego ekspienia, ale po prostu gadam sobie przy okazji. Więc super jest. Tutaj dziś widziałam właśnie preriówkę. Chciała tylko ją, jak już. Tylko... Oho, chodź, chodź, chodź. Dobra, bo tamtego nie chcę. Tamten chyba do mnie jednak nie przylasł, no nie? Wiecie, no, preriowe ścierwojady... To może i ścierwojad, ale bije bardziej od takiego zwykłego.
Wiadomo, na każdego przeciwnika w gotiku jest sposób. Nawet dla cieniostwora, natomiast no nie przesadzajmy może, nie? Na sam początek. Dobra, to są już zwykłe ścierwojady, więc... Dobra, nie są zwykłe, jest też jedna preliuwa. Także może też się nie będę wychylać. Natomiast fajnie, że jesteśmy już pod miastem. Wkurza mnie tylko ten golem, bo boję się, że on mógł pilnować teleportu. Ale z drugiej strony bursztynowe wybrzeże jest na tyle blisko od tamtej kopalni, gdzie biłam te pełzacze, że wydaje mi się, że niemożliwe to jest, żeby tam były dwa teleporty. Po prostu znalazłam jakiś dziwny kamień i prawdopodobnie to był odłamek tego golema i dlatego ta góra gruzu wstała po prostu. Słyszę też jakieś wilki. Albo przede mną, albo gdzieś nade mną. Dobra, spotkamy się, jak zabiję już tą preliówkę. Okej, preliowy już leży plackiem. Super. Przy okazji wyrzućmy sobie może kuszę. Słyszę wilki. No są chyba naprawdę gdzieś nade mną. O, jeszcze jakieś drzewo do ścięcia. No i jak widzicie, znowu jesteśmy pod miastem. To jest po prostu cudowne, że już tam na dole to my w sumie byliśmy. Kurde! Praktycznie drewna nie wydobyłam z tego. O, tam są czarne wilki na górze. Okej. Nie wiem, jak tam wejść za bardzo. Może po prostu tędy. Tylko może się zapiszę, bo wiecie, czarny to tam... Widzę, że one chyba też będą w grupie mnie atakować. Coś czuję, a ich jest tutaj parę. Nie, jednak pojedynczo. Cześć. Już się biliśmy raz z czarnym wilkiem. Z tego, co pamiętam. Nie wiem, jak on w stanie jest mnie... Ała, no dobra, trochę mnie pogryzł. Ale pociesza mnie fakt, że atakują, wiecie, nie w grupie. 150 expa za takiego wilka. Też będzie więcej za skórę warte. Także opłacało się. Wiecie co, wydaje mi się, że mogę sobie powybijać te wilki, które są na górze i spotkamy się tam już za chwilę. Okej, moi drodzy, jak widzę, to tutaj mamy trolla. Młody troll. O kurde, jakaś niewidzialna ściana. Nie wiem, czy ja jestem w stanie sobie z takim młodym trollem poradzić. Natomiast jest to naprawdę interesujące odkrycie. Wiecie, słyszałam tutaj jakieś czarne wilki. To bym w życiu nie pomyślała. Aha. Tutaj byliśmy też właśnie ścierwojady, a ja poszłam troszeczkę w inne miejsce. Polna jagoda. Ciekawi mnie, czy czegoś pilnuje goblinich jagód. Taki mały troll tutaj pod miastem. Jak mi pierdyknie, to coś czuję, że się złożę. Ale myślę, że możemy spróbować się z takim małym trollem pobić. Mam tylko nadzieję, że jest sam. No ale raczej jest, tak to wygląda. Cześć! O matko, o kurna! Dobra, już się mogę wczytać. Czyli taktyka jest taka sama jak na zwykłe trolle. Bijemy od tyłu. Natomiast ciekawi mnie, ile expa taki troll. Wiecie co, spróbuję go wyklepać. I zobaczymy, ile z niego expa, co z niego leci. Czy tylko skóra, czy też może jakieś kły. I no, miejmy nadzieję, że się to opłaci i że jestem w stanie go zabić. Wiecie co, powiem wam tak, dostałam. I z tego co widzę, tych troli nie da się obejść. On teraz będzie mnie gonił chyba przez pół mapy. Natomiast widzę, że one zostawiają coś. Prawdopodobnie jest to coś podobnego, tak jak w przypadku tego. To wiecie co, wczytam się. Tak jak w przypadku trolla czarnego z Gothica 2, one zostawiają nie słoneczny aloes, natomiast zielony aloes. I może tak być, że on rośnie tylko na ich odchodach na przykład i że będzie potrzebny nam do zadania. Natomiast te trolle są poprawione, są szybsze, nie tak łatwo jest je zajść od tyłu. Mimo, że ten troll jest trochę mniejszy od nas, to ma dużą siłę. Sami widzieliście, że uderzył mnie dosyć solidnie. Natomiast ja zostawię na razie w spokoju tego trolla. No bo tak jak mówię, niebezpieczny jest dosyć. Tam właśnie rośnie koło niego coś, ale dajemy sobie z tym chwilowo spokój. I tak sobie myślę, gdzie teraz możemy iść. Może chodźmy w stronę tej winnicy Valerio. Tak jak już się tam wybrałam, no to już tam chodźmy.
Odbiłam sobie teraz troszeczkę w bok, ale no, kręcimy się wokół miasta, więc akurat zwiedzamy tereny, gdzie nas jeszcze nie było. Czy tutaj coś jest na tym płaskowyżu? Nie ma, już tutaj chyba wchodziłam. Sama nie wiem, bo już się pogubiłam. Natomiast no, zobaczymy, co tutaj można znaleźć przy tej winnicy. Może jakieś złoża do kopania gdzieś tutaj w krzakach ukryte? Widzę, że niezbyt. Słyszę jakichś ludzi. Może będziemy mogli się tutaj gdzieś przespać, może kogoś tutaj spotkamy. Może dowiemy się czegoś więcej. Widzę, że ta winnica jest naprawdę duża. Człowiek Volkera. Nie widzisz, że jestem zajęty? Zostaw mnie w spokoju. Okej, okay, dobra. Tutaj zwykli farmerze. Mamy jakąś chatę. Sporo jabłek. Wydaje mi się, że nikt mi raczej nie obetnie rąk za to, że to zbieram. Szczególnie, że no... opadły same z drzew, no nie? Może będzie zadanie, żeby pozbierać jabłka? Widzę, że też całkiem fajna sielenkowa muzyka tutaj jest. Normalnie 100 jabłonek. Posiane, porobione, kurcze. Tutaj widzę też, że możemy się gdzieś wspiąć wyżej jeszcze w góry. Tutaj nawet jakiś kosz na jabłka. Faktycznie może będzie jakieś zadanie ze zbieraniem jabłek. Może ktoś nas o to poprosi. Sama nie wiem, bo jest ich naprawdę zbyt wiele. Z drzewa raczej ich tak po prostu nie zbiorę. Natomiast tutaj... tak rzućmy okiem. No tak jeszcze milion tego jest. Ojejku. Kurczę, ale powiem wam, że naprawdę jestem zadowolona z Kronik Mertany. Szczególnie teraz, kiedy odcinki będą bardziej spójne moim zdaniem. Nie będziemy aż tyle podróżować, znaczy będziemy podróżować, natomiast wycinanie mobów będę wam wycinać. Słyszę tutaj jakieś jakby pszczoły, mam nadzieję, że nic mnie tutaj nie urządli. Tutaj coś pod tą ścianą się znajduje? Nie za bardzo. Kurczę, naprawdę modyfikacja ma swój klimat. Te całe winnice, to jest naprawdę przepiękne. Ciekawi mnie, jak na tle Kronik Mertany będą wyglądały dzieje Corinis, które no, są również w fazie produkcji. Natomiast jeszcze ich nie ma. Logiczne, no. Są w fazie produkcji, więc jak mogą być, prawda? Dobra, sporo tych jabłek, naprawdę sporo. Nie robię nic ciekawego, tylko zbieram jabłka, ale przy okazji mogę sobie pogadać trochę, nie? Spróbujmy się tutaj gdzieś przejść, może będę mogła tutaj spać. Jest tutaj łóżko, więc myślę, że jest szansa. Do rana się prześpijmy. Jest tutaj nawet jakiś kufer. Spróbujmy go otworzyć. I myślę sobie, że obadamy tą winnicę i zakończymy sobie odcinek. Nie wiem, ile mi wyjdzie tego materiału potem. Lewo, nie. Prawo, prawo, lewo, lewo. Ok. Dwie maliny, wino oraz jabłka w cieście i jabłuszka 3. Znamy już przepis, więc będziemy mogli go sprzedać. No proszę, jednak można. Ok, ktoś się fochnął na mnie, że tam byłam. Natomiast już was zdążyłam okraść, panowie. Tutaj coś leży, gdzieś na tym polu, nie wiem, ale możemy spróbować wejść wyżej. Ciekawi mnie, czy jesteśmy w stanie zdobyć jakąś broń, tak po prostu. I czy tutaj w ogóle mogę wejść? Wygląda jakbym mogła, ale chyba coś jest nie tak. Sprawdźmy sobie tą winnicę. Jak na razie to sami farmerzy tutaj się znajdują. I tutaj mamy wejście do jakiegoś lasu. Leśne jagody. Mnie bardziej interesuje, co w tym lesie siedzi. Olbrzymi szczur. O kurna, tu jest niedźwiedź za winklem. No z niedźwiedziem to mi się wydaje, że my się jeszcze nie chcemy bić. Podobno są prze-OP niż rzemieślnictwór, więc może nie przesadzajmy i jednak nie wychodźmy tędy. Niedźwiedź to jeszcze nie moja bajka, coś czuję. Dużo farmerów. Duża ta winnica. Tutaj może będzie ktoś, z kim będę mogła porozmawiać, oprócz tego strażnika Volkera, który nie chciał ze mną rozmawiać. Tu jest stary Liam. Opowiedz mi o gospodarstwie. Winnica Valerio jest jedną z największych na wyspie i pełni kluczową rolę w
dostarczaniu wina na cały kontynent. Niestety, po śmierci Valerio, jego synowie nie mogą dojść do porozumienia, co odbija się na pracy. Rywalizując, można zyskać więcej dla siebie, ale podczas walk wiele traci się bezpowrotnie. Znajdzie się dla mnie jakaś robota. Proszę, proszę! Jaki robotny młodzieniec! Gdyby wszyscy twoi rówieśnicy byli tak pracowici, to ta wyspa byłaby dzisiaj w zupełnie innym stanie. Może zaciągnąłbyś do pracy mojego siostrzeńca? Próbowałem już chyba wszystkiego, ale ten dzieciak całymi dniami tylko by leżał i pił wino. Zajmę się tym. Może ten leń posłucha kogoś w swoim wieku. Jeszcze go dzisiaj nie widziałem, więc pewnie dalej śpi w domku dla pracowników. To ten mały budynek na wzgórzu. Chłopak ma na imię Fail. Nie musisz mu folgować. Dość już się za nim nabiegałem. Opowiedz mi o Andreasie. Andreas jest młodszym z braci. Za młodu często chorował. Dlatego ojciec nie pozwalał mu wykonywać ciężkich prac na winnicy. Valerio sprowadzał dla niego nauczycieli i kazał się uczyć, by w przyszłości mógł reprezentować interesy gospodarstwa w handlu z kupcami miasta. W końcu wyhodowanie zbiorów to nie wszystko. Trzeba jeszcze umieć je sprzedać. Holdwigu. Holdwig to silny chłopak. Odkąd tylko nauczył się chodzić, zaczął towarzyszyć ojcu w pracach na winnicy. Nikt nie zna się na gospodarstwie tak jak on. Niestety ma trochę porywczy charakter i ciężko mu się dogadać z innymi. Do tego zawsze naśmiewał się z chorobliwości brata. Osobiście uważam, że był po prostu zazdrosny o to, że z biegiem lat Andreas stawał się od niego coraz mądrzejszy. Jasne, mamy nowe informacje. Co słychać? Pilnowanie pracowników to całkiem wdzięczne zajęcie. O człowieku można wiele się dowiedzieć poprzez samą obserwację jego pracy. Jasne, dobra. Ze starym Liamem to raczej wszystko. Tutaj widzę, że ktoś jeszcze stoi. Ten człowiek. Jeszcze jest goniec Araxos, oczywiście. Tak. Możemy się z nim oczywiście przenieść, przeteleportować. Nie wiem, czy tak można powiedzieć. Raczej nie, po prostu się przejechać. Tutaj widzę, że stół alchemiczny, jakiś regał na książki. 50 expa. O, coś o niedźwiedziu. Niedźwiedź. O niedźwiedziach wbrew pozorom można by pisać bardzo długo. Są to stworzenia tyle samo niebezpieczne, co też w miarę umiejętności łowieckich łatwe do uniknięcia, a nawet zabicia. Niedźwiedzie są oczywiście ogromne i bardzo silne. Zamieszkują lasy oraz małe pieczary. Wielu uczonych zastanawiało się, czy niedźwiedź nie jest jakoś spokrewniony ze znanymi wszystkim psami i wilkami. Teoria ta jednak w dużej mierze upadła z braku sensownych dowodów. Wśród znajomych z Akademii istnieje jednak przekonanie, że przełom w sprawie rozwikłania zagadki genezy tego stworzenia ma dopiero nadejść. Pomijając meandry naukowo-przyrodnicze, niedźwiedź pomimo swych sił jest podatny na ciosy mieczem lub toporem. W razie spotkania najlepszym rozwiązaniem jest zręczne unikanie powolnych ataków zwierzęcia i szybkie kontrataki w postaci serii cięć. Okej, czyli wiemy już mniej więcej, jaka jest taktyka na niedźwiedzia. Fajnie. Wow. Dobra, nikt mnie nie zbił za to, że sobie tutaj weszłam. Super. Czy tutaj kogoś znajdę w środku? Jest Gumbert. On, dość prosta kradzież. Czym się tutaj zajmujesz? Jestem kucharzem. Na pewno słyszałeś, jak na mnie narzekają. Gumbert przesolił zupę. Gumbert przypalił ścierwojada. Żartuję. Akurat na gotowaniu się znam. Z biegiem lat sam zauważysz,
że gotowanie to nie tylko położenie czegoś na patelni, w garnku czy nad paleniskiem. Gotowanie to zbiór doświadczeń, nie czytanie z kartki. Znajdziesz dla mnie jakąś robotę? Patrząc po tobie, podejrzewam, że raczej nie masz na myśli stałej pracy przy winogronach. Tak się składa, że akurat mam coś, w czym możesz mi się przydać. Większość zbieraczy na farmie pracuje tutaj na kontrakty, które określają ich wynagrodzenie w zależności od zebranych skrzynek winogron. O ile motywuje to do pracy, to sprawia równocześnie, że większość chłopców omija małe, dopiero dojrzewające okazy. Przynieś do mnie 2 tuziny takich kiści. O tej porze roku na krzakach pewnie będą głównie takie, więc nie musisz się specjalnie rozglądać. Kto jest tutaj szefem? W kuchni? To moje królestwo. Nikt nie będzie mi mówił, jak mam pracować. Czyli możesz się obijać do woli? Pracuj, gdy cię widzą. Nikt nie ma prawa narzekać. Wszystko zawsze jest zrobione na czas. A że czasem spróbuję dodatkowo jakieś kiełbasy czy szynki. Jestem kucharzem. Muszę przecież poznać smak tego, co wrzucę do garnka. Powiedz po prostu, że umiesz kombinować. No, uważaj, młody. Trzeba sobie radzić w życiu. Pohandlujmy. Okej, co ty masz? Widzę, że masz jakieś przepisy i to nowe chyba. Jabłka w cieście, kompot z jagód sobie kupimy, konfiturę z jagód, suszone owoce, sok winogronowy. To już znamy. Znamy kompot z dyni, koktajl malinowy, nalewka malinowa. I tutaj też już znamy. Płynne złoto. Księga o historii produkcji i charakterystyce wina. Okej, no raczej winiarza się bawić nie będę, ale mamy nowe przepisy. Jeszcze... Jak sytuacja na winnicy? Fatalnie. Coś złego dzieje się na tej ziemi. Mam nadzieję, że nie trzeba będzie się stąd zaraz wynosić. Okej, ciekawe. Zaraz sobie przepisy przeczytamy, ale sprawdzimy, czy tutaj nie ma czegoś fajnego. Nie wiem, jakiegoś człowieka. No widzę, że oprócz naszego kucharza nie ma tutaj raczej nikogo. Musimy się udać na ten domek na wzgórzu, pozbierać też te kiście. Nie do końca wiem, gdzie one będą. Może telekineza mi coś powie. Czy to będą te? Raczej nie. To są farmerzy i oni już zbierają. Tam jakieś polne bestie. Kurczę, też jest tutaj, widzę co robić. Nie wiem, czy już kończyć nagrywanie, czy jeszcze trochę to pociągnąć. Wiecie co, weźmy sobie telekinezę. Tam jeszcze jakieś jabłka zostały, chwasty. Chodźmy może w stronę tamtą, właśnie tej chaty. Bo nie wiem, czy jeszcze tutaj kogoś znajdę ciekawego. Tutaj już chyba patrzyłam. Tutaj był właśnie zwykły farmer. Natomiast możemy się jeszcze rozejrzeć może tutaj. Tutaj jakiś niebieski bez, to może niekoniecznie mnie interesuje. I tak mamy dosyć dużo tych ziół. Oh, fuck me. Polne pełzacze tutaj są. To może niekoniecznie chwilowo miejsce dla mnie. Wydaje mi się, że raczej są dosyć szkodliwe dla nas. Okej, mamy przekonać tego jednego gościa, żeby zaczął coś robić. On się nazywa Fail. Łatwo zapamiętać. I tutaj widzę, że to są chyba te kiście. Tylko wejdźmy może jakąś normalną drogą na to pole. Może te polne bestie bym już teraz zabiła. Tam jakaś jaskinia. On wygląda jak leży. Dobra, na razie wejdźmy tutaj i sprawdźmy dorodny krzak winogron. 3 winogrona. Nie wiem, czy to miałam zbierać, czy nie to. Być może, bo mogę to zebrać. Ile ja mu miałam tego przynieść? Skarby Archolos, chyba to jest to. Gumbert z winnicy Valerio zlecił mi przyniesienie 2 tuzinów kiści winogron. Mam rozglądać się za okazami rosnącymi na tarasach wokół posiadłości. Tak, no to chyba z drugiej strony, wiecie? Albo... Dobra, to za chwilę spróbujemy. No to w takim razie pochodźmy tutaj troszeczkę i pozbierajmy te winogrona. Trochę nam chyba zejdzie szukanie tych winogron. Tak coś czuję.
tutaj jakaś jest kiść. To się zbugowało, czy o co chodzi? A, bo to jest już przebrany krzak. Okej. Okay. Tu jest dorodny, ale z tego to już chyba wzięłam. Tak, już z tego wzięliśmy. Czyli musimy przeglądać te dorodne. Tutaj jest dorodny krzak. Trochę nam zajdzie zbieranie tego. Może to trochę monotonne, ale w sumie taki ma to swój urok, no nie? Dobra, tu też jest przebrany. Powinno mi pokazywać te, które już przebrałam, że się zmieniły. Trochę szkoda, że tak nie jest. No ale cóż, przejdę się, popatrzę. Tam jest dorodny krzak jeszcze. Tutaj też. Niestety w niektórych są tylko pojedyncze kiści. To nie jest raczej nic dobrego. Mam nadzieję, że to są w ogóle te winogrona. Przebrany krzak. Nie wiem. Ale fajne całkiem zajęcie, trzeba przyznać. Tylko się trzeba dobrze rozglądać. Żeby czegoś nie przegapić. Miało być 24 winogrona, także trochę nam jeszcze to zajmie. Ile mamy teraz winogron? 14, no to jeszcze 10. Przebrany krzak. Tutaj jeszcze dorodny. Tamtymi paskudami na razie się nie przejmujemy. Zostawiamy je w świętym spokoju. Mam nadzieję, że uda nam się tutaj fajnie poczynić jakiś postęp. Za te zadania, jak zauważyliście, nawet takie najprostsze, by się wydawało, jest całkiem sporo expa, także naprawdę modyfikacja na plus, że nas wynagradza nawet za takie rzeczy, powiedziałoby się, błahostkowe, prawda? Okej, może z farmerem... Jakże nie jest. Dobra, nie chcę gadać z farmerem. Przebrany krzak. Okej, dorodny krzak. O, tutaj aż 5 było. Ile mamy już tych kiści? No, akurat mamy 24. Więc sobie moglibyśmy już przestać zbierać. Ale mamy i tak się tutaj przejść. Więc moglibyśmy sobie pozbierać sobie, myślę, że więcej tego. Może by nam się to przydało do jakiegoś kompotu, albo do jakiegoś jeszcze zadania w przyszłości. Także zbierzemy sobie wszystkie, które mogę. Jest już ich tutaj coraz mniej. Większość już jest przebrana. Super, kolejne winogrona. Będziemy mieli ich na dodatek, ale to dobrze. Wydaje mi się, że to dobrze. Ten dorodny już szukałam. Tutaj już też. Jeszcze te możemy spojrzeć. Tutaj jeszcze jest dorodny. Najwyżej może będę mu mogła też oddać w sumie z naddatkiem. Sama z siebie, tak po prostu. Widzę, że warto było zacząć od góry, bo tutaj większość tych krzaków jest nieprzebrana. No może nie tamten, tylko ten. Jak za daleko? Aha, bo mi zaznacza tamten, nie? Ten chyba w takim razie nie jest do przeszukania jakimś cudem. Dobra, jeszcze parę sztuk i jesteśmy w sumie też na samej górze. Tutaj jest zwykły farmer z tego, co strzaiłam, tak. Natomiast może tutaj się coś jeszcze kryje? Może jakaś telekineza wejdzie na rejon? Winowajca. Mamy nowy wpis w dzienniku. Sporo tutaj szczurów. Może też wytępimy je przy okazji. Trochę się z nich zbierze te rzeczy. Kurde, ale się ładnie obłowimy, powiem wam. Coś czuję po tym wszystkim. Czyli tak, mamy kiście winogron, które możemy zanieść już na dół. No i mamy jakiś wpis w tym winowajcu. W tym winowajcy. Chłopak śpi jak zabity. Muszę znaleźć coś, co pomoże mi go obudzić. Okej, czyli chłop śpi. Dobra, dobrze wiedzieć. Może jakąś wodą mu chłopa oblała, nie? Nie wiem. Tak, mogę wziąć wiadro z wodą.
Ale skoro śpi, to mogę przy okazji okraść ten kufer, nie? Raczej obok niego. Hihi, lepkie rączki. Oh yes. Lewo, nie, prawo. Prawo, lewo, lewo. Włókno cięciwy, nalewka malinowa i nalewka malinowa. Miałam te przepisy sobie przeczytać. Tu jest jeszcze warsztat. Stwórz amunicję. Przeróbmy sobie strzały na bełty. Wszystkie strzały. I zróbmy sobie bełty z lak. Wszystkie. Super. Mamy też nawet jakiś wpis. Fajnie. Tak, ten kuferek już otworzyłam. Ale te przepisy mieliśmy sobie poczytać. Jabłka w cieście. Już to znam. Tak, wiem, Marvin. Będziemy... Czy mi ten przepis zniknął? Nie wiem. Chyba mi zniknął. Rozumiem. Leśna jagoda, polna jagoda, trzy wody, cynamon. Słodki napój z jagód, orientalnie przyprawiony. Odnowa punktów trafień 30. Rozumiem. Konfitura z jagód, leśna jagoda, polna jagoda, maliny. Smaczne smarowidło z jagód. Są i tacy, którzy wyjadają je palcami ze słoika. Punktów trafień odnowa 20 i many 5. Rozumiem. Kompot z suszonych owoców, dwa razy suszone owoce, miód i cynamon. Wykwintny napój, na który mogą pozwolić sobie tylko nieliczni. Spożywany w dni świąteczne na cześć Adanosa. Odnowa punktów trafień 70 i many aż 40. Rozumiem. Sok winogronowy, dwa winogrona, woda, cynamon. Powszechny napitek na Archolos. W przeciwieństwie do wina nie powoduje bólu głowy po wypiciu. Mana 10 odnowa i punkty trafień 20 chyba 8. Rozumiem. Kompot z dyni. Dwa razy dynia, miód i cynamon. Jeden z głównych napitków podawanych do posiłku przez mieszkańców Wilczego Leża. Okej. Okay. 60 odnowa trafień, many 15. Rozumiem. Koktajl malinowy. Dwa razy mleko, miód i maliny. Prosty kremowy koktajl o smaku malinowym. Odnowa many 8, odnowa punktów trafień 45. Rozumiem. Nalewka malinowa, butelka czystego spirytusu i dwie maliny. Słodki alkohol o rubinowej barwie. Niezwykle łatwo jest wypić go zbyt wiele. Odnowa many 80. Dobra, i to już sobie sprzedam ten przepis. A my teraz spróbujmy Fejla obudzić. Jak stoimy z czasem? No, za niedługo trzeba będzie kończyć. Będę miała zaraz 2 godziny materiału nagrywanego. Dobra, bo ja chyba muszę na niego po prostu wylać to wiadro. Mamy jeszcze też mieszki, to otwórzmy przy okazji. Opłacało się tutaj połazić. Mogę? Można nim coś ugasić. Czyli, że nie mogę, rozumiem. O, mogę. Dawaj. O kurde! Ej, ty. Oszalałeś? Mogłeś mnie zabić. Wiesz, kim jest mój wuj? Tak się składa, że to on mnie tu przysłał. Mam cię zaciągnąć do roboty. Przecież zrobiłem sobie tylko krótką przerwę. Ten staruch jest nie do zniesienia. Cały dzień stoi na tym placu i wydaje tylko polecenia. Dobra, wrócę do pracy. Tylko dajcie mi już spokój. Mam nadzieję, że wszyscy się udławią tym przeklętym winem. Okej, okay, szybko poszło, widzę. Wystarczyło chłopa oblać wodą. O kurczę. Dobra, to wiecie co? Chodźmy w takim razie oddać te dwa zadania. Wydaje mi się, że w winnicy Valerio to jest na tyle. Chyba nie zrobimy tutaj raczej nic więcej. Natomiast chyba w kolejnym odcinku udamy się do tej jaskini, żeby ją sprawdzić i zobaczyć, co w środku się znajduje. Tymczasem tak, interesuje nas stary Liam oraz kucharz. Oddamy te dwa zadania i myślę, że na tym sobie zakończymy dzisiejszy materiał. Ogólnie to mam nadzieję, że Wam się podoba takie właśnie przycinanko, że ja sobie po prostu klepię gdzieś tam te moby poza tym i spotykamy się już przy głównych zadaniach. Mamy winogrona. Przeniosłem winogrona. Doskonale. Trzymaj. To za fatygę. Nie mogłeś po prostu zlecić tego pozostałym pracownikom? To wino to trochę mój własny pomysł. Wszyscy tutaj wolą robić wszystko zgodnie z dawnymi tradycjami i boją się zmieniać stare receptury,
choćby o jedną łyżkę przypraw. Wolę nie ryzykować, że Liam wyleje całą beczkę, gdy dowie się, że eksperymentuje. Cholera. Miałem nadzieję, że winogrona będą trochę bardziej kwaśne. Mam pomysł. Pomożesz mi dokończyć to wino, a gdy już sobie odsiedzi swoje na półce, to podzielimy się produktem końcowym. Co ty na to? W sumie to okej. Własne wino? Wchodzę w to. Dobra, nie traćmy czasu. Żeby dokończyć przepis, będę potrzebował czegoś kwaśnego. Niech pomyślę. Spróbujmy z jabłkami. Myślę, że 10 sztuk powinno wystarczyć. Jeśli nie masz żadnych przy sobie, to sprawdź sady obok winnicy. Gdyby ktoś się zaczepił, to powiedz, że ja cię przysłałem. Jasne. Akurat jak widzicie, już pozbierałam jabłka. Mam te jabłka. Zobaczmy. Kwaśne. Dokładnie takich mi było trzeba. W międzyczasie zacząłem przygotowywać już zacier z winogron. Chodź, pomożesz mi to, uwiniemy się z tym w kilka godzin. Wow, super. Kurde, nasze własne wino, ja tu chciałam kończyć. No chyba nie za bardzo, moi drodzy. Gdzie idziesz? Idziesz tutaj. To jest jakieś winko. Rozumiem, że mam tu usiąść i coś porobić, nie? Nie wiem. Chyba tak. Wow, ale fajnie. Najgorsza robota za nami. Czyli wino można już pić? Chłopcze, przed tym winem jeszcze długa droga. Najpierw trzeba pozwolić, by zaczęło fermentować. Przefiltrować otrzymany produkt, później zlać do butelek. Spokojnie, tym zajmę się już sam. Muszę tylko zwolnić jeden z baniaków. Zlałem już poprzednią partię do butelek, żeby mieć miejsce na nasze wino. Mógłbyś ułożyć te butelki na jednej z tych półek? Tylko ich nie rozbij. Ja wracam do ksiąg. Muszę spisać aktualny stan magazynu. W porządku, skarby Archolos. Mam na półki poodkładać wino, tak? No, nie wiem, czy tutaj są jakieś puste półki. Odłóż wino. Mam gdzieś tutaj te butelki, rozumiem. Dziedzictwo to nie. Wino... Dojrzewające wino, butelka z dojrzałym winem, dojrzewającym. No to odłóżmy wszystkie. Chyba już się udało. Już nie mogę się doczekać, by spróbować naszego nowego wina. Może w końcu tchniemy trochę świeżego smaku w tą tradycyjną winnicę. Dobre wino potrzebuje jednak odpowiedniej, chwytliwej nazwy. Wiesz, nigdy nie miałem głowy do takich rzeczy. Może ty masz jakiś pomysł? Właściwie to mam kilka pomysłów. Najlepiej będzie, jeśli napiszesz mi to na kartce. Mam jeszcze dziś trochę roboty, a wolę, żeby mi to nie uciekło z głowy. Okej. Nazwij wino. Jak nazwiemy wino? Kurde, nie wiem. Coś może z Archolos, czy coś? Kurcze, no. Niech będzie, nie wiem, dziedzictwo Marwina. W sumie. Skoro to nasze wino? Sam bym z pewnością na to nie wpadł. Miejmy nadzieję, że spodoba się pozostałym. Zanim wino będzie gotowe, minie trochę czasu. Poślę po ciebie gońca, gdy nadejdzie czas na pierwszą degustację. Kurde, super! Czy wino jest już gotowe? Cierpliwości! Tak, wiem. O kurde, w ogóle widzieliście, ile expo za to się posypało? No normalnie szok. Dobra, oddajmy jeszcze to zadanie dla Liama, który gdzieś siedzi. Tutaj chyba idziesz. To ty? Nie, to farmer. Gdzie jest Liam? Tu w ogóle jeszcze można wejść na górę. Tutaj widzę, że ludzie śpią. Hola, hola! Nie ma przejścia dalej. No dobrze, w porządku. Czyli tutaj ludzie śpią ogólnie. Gdzie ten stary Liam jest? Muszę go namierzyć. Farmer, goniec, farmer. Człowiek Volkera. Farmerzy. Kurde, gdzie ten chłop jest? Dobra, wiecie co? Spotkamy się, jak już go znajdę. Odłóż broń. Odłóż broń. Odłóż broń.
Nie jesteś wcale taki głupi, na jakiego wyglądasz. Okej, znalazłam Liama. Usiadł sobie tutaj na ławeczce. Sprawa załatwiona. Fail wrócił do pracy. Mógłbyś przez chwilę go doglądać? Wolałbym się upewnić, że tym razem naprawdę pracuje, a nie podjada jedynie zerwane owoce. Jeśli uda mu się zebrać choć jedną skrzynkę winogron, to nie odeślę go do jego matki. Mhm, jasne. Winowajca, czyli musimy go teraz poszukać. Wiecie co? Wydaje mi się, że zajmiemy się już w kolejnym odcinku tym. Ewentualnie gdzieś tutaj na szybko się przebiegnę jeszcze teraz. Poszukam go. Miał tam winogrona, no nie? Ogarniać. Czyli powinien być tutaj wśród kiści. Nie, spróbujmy go namierzyć. Farmer. A ty kim jesteś? Też jesteś zwykłym farmerem? Tak. No wiecie, wolę się przejść, faktycznie zobaczyć, że gość się gdzieś nie zaszył. Tam w ogóle olbrzymi szczur. Że się gościu gdzieś nie zaszył w kącie i po prostu nie robi nic, nie? Dobra, może wejdziemy sobie tędy na przykład, żeby było szybciej. No, sprawdzimy jeszcze na szybko. W międzyczasie może się będę już z wami żegnać. Dziękuję wam bardzo serdecznie za obejrzenie tego odcinka. Nie wiem, ile on trwa. Kompletnie nie mam pojęcia. Winowajca, mamy nowy wpis. Mogłem się tego spodziewać. Chłopaka już tutaj nie ma. Wygląda na to, że wszystkie winogrona, które zebrał, posłużyły mu za przekąskę. Może trafię na niego, idąc śladem owoców. Dobrze, moi drodzy. W takim razie będziemy go szukać w kolejnym odcinku. Dziękuję wam bardzo serdecznie. Jeżeli wam się podobało, to oczywiście zachęcam do łapki w górę, do subskrypcji, do komentarza. Ja lecę montować dla was ten materiał. Trzymajcie się i cześć!